Drodzy Państwo, dzisiaj Panny z Wesela, autorstwa Moniki Śliwińskiej, książka opowiadająca historię trzech sióstr. Anny, która wyszła za malarza i polityka Włodzimierza Tetmajera, Jadwigi, żony Lucjana Rydla, młodopolskiego poety, i Marii, która była miłością życia Ludwika Delavaux, malarza, który przedwcześnie odszedł, zmarł na gruźlicę i został przez Wyspiańskiego upamiętniony jako widmo w Weselu. Książka nie tylko dla miłośników biografii, nie tylko dla literaturoznawców, którzy są rozmiłowani w twórczości dramatu młodopolskiego, którzy cenią Wesele Stanisława Wyspiańskiego. To książka, która oczywiście jest monumentalnym przypisem do tego dramatu, ale także może być czytana przez osoby, które interesują się epoką, które sięgają po dobrą biografię. Gorąco polecam.